Cześć, witam Was z tej strony Buczyki Poszukiwacz. Dostałem dzisiaj paczkę od mojego nowego sponsora, od firmy Magtom. Jest dosyć duża, nie wiem co tam w niej jest, nie wiem jaki jest magnes, bo to jest niespodzianka. Poprosiłem tylko o magnes z bocznym zaczepem, bo takie lubię. Tak, firma Magtom, Tomasz Ostrowski. I wspólnie z Wami otworzę tą paczkę. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy mnie wspierają. Poczekajcie, odłożę na chwilę kamerę na bok, żeby ją jakoś otworzyć. Jest to magnes, to oczywiście musi być dobrze zabezpieczony, bo wiadomo, że jak jest silny magnes, to może jakaś krzywda komuś się stać, jakby coś tam przyciągnęło metalowego. Widzę piękną, solidną linę. O, jaka gruba. Ta lina na pewno się na mnie zerwie. No i tu mamy pudełeczko z magnesem. Patrzcie, jaka lina. Solidna, powiem Wam. Magnes chyba też nie będzie mały. Tu mamy tą linę. A tu mamy pudełeczko z naszym magnesem. Już to otwieramy razem. Lubię z Wami rozpakowywać paczki, bo chcę, żebyście też widzieli, że są ludzie po prostu, którzy mnie wspierają. Wspierają moje filmy. Podoba im się to, co robię. A naprawdę lubię łowić na magnes. No wiadomo, że na kręcenie takich filmów i na pasję też trzeba mieć dużo kasy, a żyć tam też z czegoś trzeba. Jeszcze raz podziękowania dla firmy Magtom z Ożarowa Mazowieckiego. Oczywiście polecam bardzo te magnesy, tą firmę. Ceny, jeżeli chodzi o rynek, są bardzo przystępne. Firma jest bardzo rzetelna, długo działająca na rynku. Właściciel jest bardzo miły oraz pani właściciel. I tutaj już mamy nasz magnes. Otwieramy razem. Ło, jakie bydle. No, powiem Wam, że magnes jest konkretny. Tu jest magnes, który zaraz otworzymy. A tu widzę, że są jeszcze jakieś dodatki dla nas. Wizytówki Magtom oraz ulotki. Bardzo chętnie będę te rzeczy rozdawał. Tu coś jeszcze mamy. Nie wiem, co to jest. Też zaraz otworzę. Poczekajcie, położę kamerę i będziemy razem już rozpakowywać. O kurczę, chłopaki. No, widzicie to? Chłopaki, dziewczyny, masakra, jaki konkretny magnes. O kurczę. Tu mamy, widać, zaczep boczny i górny. W sumie fajna sprawa, bo raz można łowić na przykład z mostu na zaczep górny, a raz z boku, tak jak ja preferuję, na zaczep boczny. Dobra, odłożymy magnes. I tutaj pewnie są te zaczepy dwa, górny i boczny, do tego magnesu. Wszystko profesjonalnie zapakowane. Widać, że przykładają się do tego. Proszę Was bardzo, długopisy firmowe. Magnesy neodymowe. Fajne małe magnesiki do, na przykład do przyczepienia na lodówkę czy na jakąś tablicę, więc bardzo fajny gadżet też. Więc bardzo dziękuję. No i tu mamy już mocowania. Tu jest jeden zaczep, chyba górny będzie, a tu jest zaczep boczny. No powiem Wam, że super zestaw. Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla firmy Magtom. Zapraszam na ich stronę internetową www.magtom.pl. Polecam bardzo tego pana. Jest to mój sponsor, no bo magnes otrzymałem w prezencie od niego.
Zresztą tak jak od Sebastiana Blyca otrzymałem sito, od Sapera otrzymałem bluzę. Więc naprawdę wielkie dzięki dla Was, że wspieracie mnie. No i oczywiście super poszukiwania będą na ten magnes, bo jest to po prostu kawał magnesu, bydle, które nie wiem, chyba ma 800 kilo udźwigu, więc naprawdę no fajne rzeczy na pewno połowimy. Ramy od motorów nie będzie problemu, żeby wyciągnąć go nawet z głębokiego mułu, więc damy radę. Włączę się zaraz, jak zlepię już cały zestaw. Tak prezentuje nam się cały zestaw. Mamy tu linę. Tu ulotki od firmy Magtom. Z Ożarowa Mazowieckiego. Ich wizytówki. Długopisy. Tu małe magnesiki. Zaczep. Oraz ten gigantyczny magnes, na który będziemy łowić. Na pewno pełno rzeczy nim znajdę. Jeszcze raz dziękuję firmie Magtom za to, że wysłała do mnie magnes, żebym mógł dalej się rozwijać i kręcić filmy, które będziecie oglądać. Na pewno się dużo znajdzie na ten magnes, bo bardzo duży udźwig on ma, więc ramy od motoru czy inne ciężkie rzeczy bez problemu będę mógł nim znaleźć. Już niedługo zacznę kręcić filmy z tym magnesem. Naprawdę, jeszcze raz serdeczne podziękowania dla firmy Magtom z Ożarowa Mazowieckiego, gdzie możecie kupić wszelakiego rodzaju magnesy neodymowe, większe oraz mniejsze, o różnym przeznaczeniu, oraz liny i akcesoria do tych magnesów. Pozdrawiam, cześć, trzymajcie się. Siema, tu Buczyki Poszukiwacz. Zrobiłem sobie magnes. Dario mi podpowiedział, jak zamontować linę, jaką wziąć koszulkę tą termo, aktywną chyba, nie pamiętam jak się to nazywa. Tą taką, co się przypala i ona się kurczy na linie. Zaraz zresztą Wam pokażę. No i dzisiaj jest 23 marca, sobota. Jestem na rowerze w Krakowie na kilka mostów pójdę. Zobaczcie ten pierwszy. Tam w oddali, gdzie są te lasy, jest kopiec. Jeden. Tam jest kopiec. Drugi. Tutaj sobie ludzie biegają. Tutaj jest stadnina koni. Dobra, włączę się, jak będę już łowił piona. Dobra, jesteśmy już pod mostem, tu gdzie będziemy rzucać. Patrzcie, jaka blacha tu już jest. Nie wiem, co to za blacha. A tu będziemy rzucać. Tutaj, gdzie się zatrzymują rzeczy oraz tam, gdzie no też się zatrzymują już jak spłynie to. Ładna okolica, ładna rzeczka. No a najładniejszy to magnes od firmy Magtom. Serdecznie polecam tą firmę. Firma Magtom, u niej możecie zakupić wszelakiego rodzaju magnesy, liny oraz tam inne wyroby i akcesoria do związane z magnesami neodymowymi. Jest byk. Tu ma tą koszulkę dzisiaj nałożyłem. Mam nadzieję, że dobrze. Zawiązałem i nałożyłem to tak, jak mówił Dario. No i tu jest lina, którą zaraz rozplączę. Dobra, widzimy się już, jak rozplączę linę i będę rzucał. Chodziłem tu kiedyś, ale ten magnes jest na tyle silny, że na pewno coś wyrwę. Jeszcze pojadę, bo jestem na rowerze. Fajną trasę mam, piękną pogodę. Pojadę jeszcze na inne mosty, gdzie też chodziłem, ale też znajdowałem różne rzeczy. Aha, tu znalazłem dwa magnesy bez obudowy. Wyłowiłem po prostu za jednym rzutem dwa magnesy. Ktoś zgubił wcześniej i zresztą pokażę Wam zdjęcia ten magnes, albo na filmie, jak to wygląda. Dobra, a ja przygotowuję się i zaraz będę rzucał piona. Teraz połowimy sobie tutaj na górze. Wcześniej łowiliśmy tam niżej. Tu ominiemy, bo jest ta blacha.
pójdziemy jeszcze tam na sam koniec, no i potem już na inny mostek, na którym też byłem i szukałem z magnesem, coś wyszło, więc pewnie coś jeszcze wyjdzie. Dobra, będę się włączał, jak coś będę miał. Mamy jakiś kawałek zbrojenia. Oj, ciężko zsunąć to jedną ręką, wam powiem, jeszcze na takiej skarpie. Taki oto pręt. I chyba jeszcze kabzel był. To nie kabzel. Dziwna rzecz. Niby podkładka. Może medal jakiś. Tylko z metalu wykonany. Z żelaza. No zobaczymy. Porzucam jeszcze tu chwilę. Uciekam potem tam, omijając ten metal, bo boję się, że może mi się zaczepić i nie odczepię. Chociaż bym pewnie go przyciągnął, ale nie wiem, co to jest. Nie wygląda mi to w ogóle na żelazo, bo to nie rdzewieje, nie wiem. Jakiś część auta, nie wiem, co to może być. No i sobie jeszcze porzucam tu. No i pojedziemy już na następną miejscówkę, na mostek numer 2. Tu jakiś kątownik. No, magnes fajnie działa. Bardzo polecam, dobry sprzęt. Na razie nie ma nic ciężkiego, ale myślę, że dzisiaj coś złowimy ciężkiego. Przetrzepałem te miejscówki dosyć poważnie kiedyś na o wiele mniejszy magnes, bo wyciągałem już dużo złomu, ale jednak coś może być przylepione czy tam pomiędzy kamieniami. Warto poszukać. Dobra, lecę dalej. Tu mamy jakąś drobnicę, jakiś nożyk. Na razie nie ma większych rzeczy. Ale jestem zadowolony, bo wyszedłem, ładna pogoda, fajna okolica, mała kubka już jest, tylko drobizny, no ale pewnie coś większego się dzisiaj trafi, bo będziemy w kilku miejscach. Na tej części już kończymy, tego kawałka, drugiego, idę jeszcze tam, a potem już na inny mostek. Ach, objadę dzisiaj 3-4 mosty, jak mi się uda. Tu jeszcze trafiliśmy śrubę. Bardzo prawdopodobne, że z budowy tego mostu. No idziemy tam teraz. Porzucamy chwilę i zmiana lokalizacji. Tutaj takie żelazo. No fajnie, coraz większe rzeczy przyciąga magnes. Zobaczymy co dzisiaj, ale wydaje mi się, że będzie fajny wypad. Czy nie dość, że będzie trochę złomu, to może się jeszcze coś trafi interesującego. Z militarki coś, czy z Austro-Węgier, no zobaczymy. Nigdy to nic nie wiadomo. Tu mamy następny sygnał. Jakiś kamień. Może meteoryt. Kończymy już tutaj pod tym mostem. Tam zaczynaliśmy na początku, potem tutaj i tutaj. Może jeszcze zrobię ze 5 rzutów i dalej. To są takie groble ładne u góry na rowery. I przejadę sobie tą groblą pod następny most. Słoneczko ładnie świeci. A tam się wrócę i tam zrobię na końcu też taki most. Znalazłem tam kiedyś już dwie ramy od motorów. Więc może coś jeszcze będzie. Pozdrawiam. Znowu jakiś kawałek zbrojenia. Jeszcze chwilę tu pochodzimy i spadam dalej. No coś tam się już jakaś kubka uzbierała, kilka kilo śmieci. Przynajmniej trochę oczyścimy rzekę. Następny pręt od zbrojenia. No już kilka kilo jest. Niby drobnica, ale dużo też takiej drobnicy zrobić swoje kilogramy. Więc jest ok. Oczyszczamy rzekę, więc to też jest ważne. Dobra, pakuję się, jadę na następny most, tu już kończymy. Szału nie ma, ale tak jak mówię, bardzo dużo razy tu chodziłem wcześniej i dużo tu żelastwa wyciągnąłem, więc fajnie, że w ogóle coś jest. W sumie na każdym moście, jak będziemy na dwóch, trzech mostach, to zawsze coś wyskoczy ze złomu. Dobra, śmigam, pakuję sprzęty z
magnesu jestem bardzo zadowolony, więc serdecznie polecam firmę Magtom. Jakbyście chcieli te magnesy, możecie napisać do mnie, dam wam namiary. Zresztą pod firmą, pod filmem będzie numer oraz możecie zobaczyć u mnie na filmie reklamę tych oto wyrobów, magnesów. Więc śmiało możecie bić tam, dobry zestaw dostaniecie. Lina też jest świetna, najgrubszą do tej pory jaką miałem. No naprawdę sprzęt godny polecenia. Tu ostatni rzut na ten mostek, na tą rzeczkę, gdzie szukaliśmy. I jedziemy tam dalej, niedaleko, ze 2 km. To na rowerze to będzie szybko. Tylko muszę się spakować najpierw. Dobra, zobaczymy się już na miejscu i wam pokażę wtedy drugi most. Piona. Dobra, jesteśmy przed następnym mostem. Przyjechaliśmy stamtąd. Tą dróżką tutaj. Wałem przeciwpowodziowym. No, gdzieś ze 2 km. No i przyjechaliśmy sobie na taki oto most. Dobra, rzeczka wygląda tak, zobaczmy tu z dołu i zaczynam rzucać. Ta rzeka się nazywa Rudawa. Magnesik już jest przygotowany. Wkładam rękawice i działam. Pierwszy rzut i pierwsze żelastwo jest. Nieduże, ale jest. Drugi sygnał i mamy takiego pręta długiego. Nie jest gruby, ale jest długi. Tutaj jest więcej rzeczy chyba cięższych. Zobaczymy, bo tak mi się wydaje, że ładnie się czepia niektórych rzeczy. W sumie to włączę kamerę. Niech filmuje nasze rzuty. Śruba. Mamy coś niedużego, też jakąś śrubę.
pusto. Ciągniemy coś. Jakiś klin albo siekierkę. Klin jakiś. Na siekierkę mi to nie wygląda. Nie ma mocowania. No powiem wam, że super, jestem zadowolony z magnesu, bo jest naprawdę świetny, bo i małe rzeczy i mniejsze, wszystko przyciąga, więc zobaczymy, jaki największy przedmiot dzisiaj uda nam się znaleźć. Piona, śmigam dalej. Cały czas jakby się łapał czegoś. No jak na razie jest dużo żelastwa, o wiele więcej niż tam. I trochę większego. Tutaj jest duży nurt, więc mogą nam się po prostu sygnały zrywać. Chyba coś mamy, ale zaraz zobaczymy. Tak mi się wydaje, bo magnes stawia opór. No coś tam chyba jest. Jakaś śruba większa. Znaczy większa. Taka śruba.
Też coś mamy. Nabój do syfonu. O, chyba coś większego. Tak, coś tam mamy. Chyba łańcuch jakiś skorodowany strasznie. No ale widzę, coraz większe sygnały wyciąga ten magnes. Czyli wszystko jest to wyciągnie. Super. Polecam, naprawdę. Super magnesy, świetna firma. Przystępne ceny, szybko wysyłka. Same plusy. Znowu coś. Kawałek łańcucha. Od motoru lub roweru, ale chyba od roweru, bo taki cienki. Może cały rower tu jest. Patrzcie, jaki piękny zachód. Fajnie, naprawdę powiem wam, lubię sobie tak wyjść, poszukać czegoś. Chociaż nie wiadomo, czy się coś znajdzie, ale liczy się, że jest wypad. Jak się jest poszukiwaczem, to na całego. No ja staram się każdą metodę poszukiwań uzdatniać. Preferuję każdą formę poszukiwań. Dobra, kopiemy dalej, a tu mamy ten złom, który wyciągnęliśmy do tej pory.
Jest go tu więcej i większy. To ma dziwny kształt, jakby pistolet, ale to nie jest pistolet, tylko po prostu łańcuch się tak zaplątał. No i takie rzeczy, ten klin. Tu jest kawałek łańcucha. No coś tam jest. Dobra, kręcimy dalej. Następny pręt jakiś. Dobra, będę się pokazywał, jak będą jakieś sygnały. Bo boję się, że mi baterii nie starczy. Cześć. Następny sygnał, blaszka mała. Następna rzecz to blacha. No trochę jest tych śmieci tu. Tutaj mamy jakiś haczyk. Rzucam na razie, nie ma za dużo tych sygnałów. Chociaż więcej niż tam. Ale rzucam, jeszcze chwilę, jest jasno. Tam ładny zachód, ładne niebo. Tu mamy ten most. No i dobra, szukam dalej. Następna rzecz, kawałek zbrojenia. Kolejna rzecz, kawałek zbrojenia i jakiś gwóźdź. Kolejny nabój do syfonu i jakiś gwóźdź. Następna część zbrojenia i jakiś gwóźdź. Kończę na dziś, jutro też chcę pójść na kolejne mosty. Zaraz wam pokażę podsumowanie i ostatni sygnał to kawałek zbrojenia jakiegoś. Dobra, kończymy na dziś. Z tego drugiego mostu, myślałem, że zrobię 3 albo i więcej mostów, no ale to trochę czasu schodzi, ale i tak 2 mosty obskoczyłem. Jutro 2 następne. Pamiętajcie, że te miejsca wcześniej chodziłem tu już z magnesem i dużo żelaza też wyciągnęłem większego. Chodziłem z mniejszym magnesem, ale też był fajny. No i to jest cały urobek z dzisiaj. No też kilka kilo będzie, no nie wiem, łącznie będzie 10 kilo wszystkiego z dwóch mostów. Nie jest źle. Zawsze coś tam będzie. Na cukierki będzie, jak się to mówi. Dobra, trzymajcie się.